13 maja 2000 roku dla ŁKS-u i Lecha budzą się koszmary, a to za sprawą ostatniego meczu tych drużyn w Łodzi. ŁKS wygrywa, ale 15 tysięcy ludzi powoli zdaje sobie z tego sprawę, że obydwie drużyny opuszczą Ekstraklasę. ŁKS i Lech po 28 latach nieprzerwanej gry w pierwszej lidze lądują klasę niżej. Obydwie drużyny znajdują się na ostrym zakręcie.